Cześć, tu Łukasz Kotkowski ze Spidersweb i nadaję dla Was prosto z premiery Moto G5 i Moto G5 Plus, czyli nowych smartfonów Lenovo. Od razu muszę Wam powiedzieć, że nowe smartfony Lenovo w niczym nie przypominają zeszłorocznych Moto G4. Są dużo lepiej wykonane, dużo lepiej leżą w dłoni, mają znacznie lepsze aparaty. Naprawdę to jest spory krok naprzód w wykonaniu Lenovo. Moto G5 może nie wyróżnia się zanadto, to kolejny 5-calowy telefon, za 1100 zł nie ma nawet jakiejś przesadnie wybitnej specyfikacji, ale za to Moto G5 Plus za 1300 zł oferuje znacznie wyższą specyfikację niż większość rywali w tej cenie i do tego ma bardzo jasny, bardzo szybki aparat wyposażony w funkcję Dual Pixel AE, czyli autofokus znany na przykład z lustrzanych Canona. Nie miałem niestety możliwości ocenienia jakości wykonania zdjęć, ale sama szybkość aparatu, szybkość autofokusu stoi na najwyższym poziomie. To, czego nie widać w specyfikacji ani na pierwszy rzut oka, to bardzo ciekawy trik związany z czytnikiem linii papilarnych, który może też służyć do rejestrowania gestów. Na przykład gest przesunięcia kciuka do góry wysuwa nam listę aplikacji, przesunięcie kciuka w lewo to gest wstecz, przesunięcie kciuka w prawo pozwala się dostać do listy ostatnio używanych aplikacji. Nie wiem, czy te gesty będzie można z czasem programować, ale jest to bardzo fajny dodatek i wygląda na bardzo użyteczną rzecz. Tak się też złożyło, że na targach spotkałem Kasię Purę z tabletowo, więc może niech ona Wam opowie, co jej się najbardziej podobało w nowych Moto G5 i G5 Plus. Przede wszystkim bardzo dużo się zmieniło względem poprzedniej generacji. W mojej opinii zdecydowanie lepiej ten telefon, aktualnie mówię o G5 Plus, dużo lepiej wygląda niż poprzednia generacja. Przede wszystkim mamy tutaj metalowe plecki, które prezentują się całkiem nieźle, aczkolwiek smaczkiem tutaj jest całkiem spory obiektyw, który wystaje z obudowy, ale jest dość fajnie umiejscowiony, jest okrągły. Mi się to osobiście bardzo podoba. Natomiast rzeczą, która w tym modelu będzie killer feature, to jest szybkie ładowanie. W mniejszym modelu tego nie ma. No i czytnik linii papilarnych, w G4 też tego nie było, więc to jest bardzo fajny dodatek względem poprzedniej generacji. Ogólnie telefon sprawia bardzo fajne pierwsze wrażenie. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie się rozkładało w testach, które mam nadzieję niedługo na tabletowo. Na Spidersweb też. No i słyszeliście. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o nowych smartfonach Lenovo, to zajrzyjcie koniecznie na Spidersweb, gdzie już czekają na Was pierwsze wrażenia. A Wy co sądzicie o tym? Podoba się? Kupicie? Dajcie znać w komentarzu, zostawcie od razu łapkę w górę. No i co tu dużo mówić, oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Mówił Łukasz Kotkowski, do zobaczenia!